Technologie cyfrowe umożliwiły dostęp do nieograniczonej liczby informacji, co oczywiście bardzo cieszy. Można powiedzieć, że internet jest takim dobrem nas wszystkich. Niestety ten wielki potok napływających informacji może powodować różne szkody. Jesteśmy narażeni na tak dużą liczbę informacji, które sprawiają, że coraz bardziej się rozpraszamy, trudno nam jest skupić swoją uwagę, a przy tym musimy także pamiętać, że jest wiele osób, które są po prostu zatrudnione w marketingu internetowym i ich celem jest każdego dnia sprawdzać, jak wielu odbiorców przyciągnęły obecnie tworzone treści i zawsze zadają sobie pytanie, dlaczego tak mało i dlaczego tak krótki czas spędzamy przed internetem, a nam się wydaje, że spędzamy go bardzo dużo. No i właśnie, i tu się pojawia ta, można powiedzieć, taka dysproporcja różnych naszych intencji. Chcemy korzystać z internetu świadomie, w sposób dojrzały, tak żebyśmy się dzięki niemu rozwijali. Natomiast z drugiej strony mamy rzesze różnych osób zatrudnionych po to, żebyśmy po prostu sięgali do tych treści, które powodują, że za ich zainteresowaniem i uwagą także są reklamy. A za tymi reklamami są po prostu pieniądze. Przeciążenie informacją powoduje, że dzieci i młodzież, które mają dostęp do internetu, mają takie poczucie z jednej strony nadmiaru różnych informacji, ale przede wszystkim nadmiaru różnych takich informacji bardzo dramatycznych. Możemy nawet powiedzieć, że młodzież dzisiaj martwi się problemami całego świata. Wszelkie katastrofy ekologiczne, wojny, wszelkiego rodzaju wypadki, zabójstwa, to wszystko dociera do młodych ludzi i mogą powodować taki obraz świata, który jest bardzo niebezpieczny. To oczywiście też wpływa na emocje, na to, jak czujemy się w świecie realnym. Bo bez względu na to, czy nazwiemy ten świat światem cyfrowym, światem wirtualnym, światem sieci, światem internetu, to ten świat to także jest świat realny. I to, w jaki sposób działamy w sieci, przekłada się na nasze funkcjonowanie w świecie rzeczywistym. Rodzice, by chronić swoje dzieci, najczęściej wykorzystują taką jedną strategię, taką pewną zasadę, czyli ograniczyć czas spędzania czasu w sieci, w internecie. Mogłoby się wydawać, że to najlepsza rzeczywiście porada dla wszystkich. Ale nie możemy zapominać o tym, że pandemia bardzo zmieniła to, jak dzieci i młodzież funkcjonowały w tym czasie. 8 godzin najpierw przed komputerem w trakcie lekcji, następnie odrabianie zajęć także przed komputerem. Trzeba było te prace oczywiście odesłać także korzystając z sieci, a następnie czas wolny. No i niestety nie było możliwości spędzenia go z rówieśnikami na boisku, żeby z nimi porozmawiać i po prostu spędzić atrakcyjnie ten czas, trzeba było się połączyć poprzez sieć. I nagle taka zasada, że teraz tylko godzina internetu jest przede wszystkim niezrozumiana dla młodych osób. Dlaczego? Przecież wcześniej zarówno łączyliśmy naukę, edukację, rozwój, jak i czas wolny właśnie w internecie. Tak go spędzaliśmy, no to dlaczego teraz miałoby to być zakazane? Kiedy stosujemy nakazy i zakazy, to przede wszystkim powinniśmy zacząć od siebie. Czy my, jako dorośli, ten telefon rzeczywiście odkładamy? Czy nie towarzyszy nam podczas rozmowy? Czy nie towarzyszy nam przy posiłkach? Czy rzeczywiście potrafimy wyłączyć się z sieci? Dzieci i młodzież uczą się od nas przede wszystkim poprzez obserwację naszych zachowań. Więc najpierw musimy zacząć od siebie. Kluczowe jest zrozumienie strat. Kiedy młoda osoba zrozumie, ile traci, a ile może zyskać dzięki temu, że lepiej wykorzystuje swój czas, wówczas jest bardziej skłonna wprowadzić pewne zmiany. Te straty dotyczą zarówno funkcjonowania organizmu w sferze fizycznej, jak i psychicznej. Główne i najczęściej, które się pojawiają, to przede wszystkim wady postawy. To spadek koncentracji, to spadek energii i uwagi, to problemy ze snem. To także różnego typu zaburzenia, które mogą się pojawiać w wyniku nadmiernego przeciążenia informacjami. Informacjami, które bardzo często mają charakter taki dramatyczny, tragiczny, czyli wywołują lęki, a nawet mogą powodować ataki agresji. Skutkiem chociażby na przykład nadmiernego grania i oswajania przemocy w grach właśnie jest nadmierna agresja.
młody człowiek musi się nauczyć samokontroli. I właśnie problem, jeżeli pojawia się tego dysponowania czasem, jest bardzo dobrą okazją do wprowadzenia nauki samokontroli. Dla osoby dorosłej jest to zdecydowanie łatwiejsze. Dla młodego człowieka, który dopiero się kształtuje, jest to proces, który wymaga znacznie więcej czasu i cierpliwości. Musimy też zdawać sobie sprawę, że przestrzeń wirtualna, w której spotykają się młode osoby podczas grania, nie służy wyłącznie rozrywce. To także przestrzeń do budowania relacji, do rozmowy. W tych grach młode osoby spotykają się i rzeczywiście ze sobą nawiązują interakcje, które później mogą się przekładać na życie realne. Takie zupełne przerwanie może powodować, że dana osoba zostanie wykluczona z danej społeczności. Dlatego tak bardzo ważne jest stopniowe wprowadzanie zmian. Taką bardzo atrakcyjną zmianą, która może być poniekąd negocjowana, jest na przykład granie-zabieganie. Odpowiednią ilość czasu najpierw młoda osoba spędza aktywnie, a później ten czas, który powiedzmy wykorzystała aktywnie, może równomiernie przełożyć na taki sposób spędzania w sieci. Oczywiście musi być to zgodne z normami rytmu dnia. Nie może to też być tak, że cały dzień biegania przełoży się później na cały dzień spędzania czasu przed grą komputerową. Często niestety rodzice popełniają ten błąd, że sami diagnozują uzależnienie od internetu czy od gier. Rzeczywiście od stycznia 2022 roku wśród chorób, które są w międzynarodowej klasyfikacji ICD-11, pojawiła się jednostka taka jak uzależnienie od gier. Ona otrzymała kod ten zbliżony do tych, które otrzymały takie uzależnienia jak uzależnienie od zakupów, od hazardu, czyli pokazuje to, że są to uzależnienia behawioralne. Niemniej jednak musimy pamiętać, że to, czy mamy rzeczywiście do czynienia z uzależnieniem, może tylko stwierdzić lekarz specjalista. Tak naprawdę uciekanie do sieci, do tej przestrzeni może kryć zupełnie inne problemy. Może być po prostu tym, że dziecko sobie nie radzi z pewnymi emocjami, zupełnie z innymi problemami, które tylko są przysłoną właśnie uciekania w sieć. Wówczas bardzo ważna jest rozmowa z psychologiem, z pedagogiem, a dopiero później właśnie przez lekarza specjalistę stwierdzenie, czy rzeczywiście mamy do czynienia z uzależnieniem. Media społecznościowe w tym potoku informacji powodują, że nasz mózg po prostu się przyzwyczaja, a wręcz można nawet powiedzieć uzależnia od pozyskania kolejnej informacji. To, że otrzymujemy kolejny post, to, że pojawia się kolejna rolka, wywołuje wzrost dopaminy. Ten wzrost dopaminy jest właśnie bardzo niebezpieczny, bo chcemy tego więcej, więcej i więcej. I to, co jest szczególnie kluczowe, to przede wszystkim nauczenie dziecka i młodych osób takiego pozostania w przestrzeni monotonnej, w takiej, w której niewiele się dzieje. Jak to zrobić? Przede wszystkim bardzo ważne jest to, żeby uczyć technik relaksacji, wyciszenia, wyłączenia, pozostawania offline, bez kontaktu z siecią. Niestety czasami też zapominamy o tym, jak bardzo ważne jest żywienie. Picie energetyków, a także jedzenie zbyt dużej ilości słodyczy powoduje duże także pobudzenie. To pobudzenie potrzebuje także przestrzeni, w której można by było je dobrze zużyć. Oczywiście najlepiej byłoby wybrać aktywność fizyczną, spędzenie czasu na dworze. Niestety internet bardzo szybko podsuwa nam lepszy sposób na to pobudzenie energetyczne, dostarczając coraz więcej treści. A ta gratyfikacja, czyli to, że bardzo szybko otrzymujemy kolejne treści, kolejne rolki, napędza jeszcze bardziej. To napędzanie powoduje, że później organizm potrzebuje odpoczynku. Odpoczynku, czyli spowolnienia. I niestety popadamy w błędne koło pobudzenia i rozproszenia później uwagi. Media społecznościowe to niestety także bardzo niebezpieczny obszar, jeżeli chodzi o nasze poczucie atrakcyjności, poczucie wartości.
Niestety młode osoby nigdy wcześniej nie były tak narażone na porównania i to niestety do idoli, którzy pokazują im bardzo nierealny sposób życia. Wcześniej, kiedy kilka nawet dekad temu, kiedy młody człowiek miał jakiegoś swojego idola, no to od czasu do czasu po prostu mógł usłyszeć z nim wywiad, zobaczyć może w gazecie jakiś plakat i to było właściwie tyle. Obecnie przez media społecznościowe młode osoby mają dostęp wręcz 24 godziny na dobę do, można powiedzieć, życia influencerów i to powoduje, że po prostu chcieliby żyć w podobny sposób. Nie zdają sobie często sprawy, że jest to po prostu niemożliwe, nierealne i wykreowane przez różnych marketingowców. By pomóc dzieciom poradzić sobie z tym nierealnym światem, warto jest rozmawiać. Rozmawiać o tym, czy dostrzegają to, że ten świat przede wszystkim jest wykreowany, tak żeby ich życie nie wydawało się na tle osób z sieci mniej atrakcyjne, tak żeby nie oceniali siebie zbyt krytycznie. Warto zacząć przede wszystkim tutaj ponownie od tego, jak sami o sobie mówimy. Jeżeli na przykład wstajemy rano i mówimy, mam beznadziejne włosy, ojej, znowu źle wyglądam, dzieci, młode osoby to słyszą i niestety chłoną. Ten dialog, ten wewnętrzny właśnie głos, który później pojawia się w młodych osobach, to tak naprawdę jest głos, który często słyszeli wcześniej od rodziców. To, w jaki sposób my się komunikujemy, mówimy o sobie, później niestety staje się też głosem ich wewnętrznym. Tak więc bądźmy bardzo ostrożni, przede wszystkim na samokrytykę względem siebie. Kolejny krok to na przykład pokazanie młodym osobom, osób, które są podziwiane, które odniosły wielkie sukcesy, a na przykład ich wygląd odbiega od tego wzorca kanonicznego. To mogą być różni odkrywcy, to mogą być naukowcy, to mogą być zdobywcy, to mogą być osoby, które naprawdę osiągnęły radość ze spełnienia swoich życiowych pasji, podjęły wyzwania i są przykładem dla innych osób. Dzięki temu dzieci będą i młode osoby widziały, że to nie jedynie właśnie bazowanie na wyglądzie jest jedynym tym atutem, że tych wiele wartości to są takie jak chociażby takie wartości jak empatia, jak wrażliwość. I na przykład doceńmy w młodym człowieku to, że widzimy jego na przykład empatię wobec zwierząt, wobec innych osób. To jest bardzo, bardzo dobra cecha. Jako dorośli, mimo tego, że zdajemy sobie sprawę, że nasza rzeczywistość jest regulowana przepisami, zasadami, rzadko sięgamy do regulaminów. Media społecznościowe w ich regulaminie zakładają, że są dostępne dla osób od 13 roku życia. Niestety traktujemy to często bardzo powierzchownie, sami, no właśnie, pozwalając dzieciom na łamanie tej zasady. Mówimy na przykład, że nic się nie stanie, ja to kontroluję, co złego może być w tym, że moje dziecko ma kontakt z rówieśnikami, ma kontakt z rodziną, z innymi, ze znajomymi. Te zasady w regulaminie, one nie są przypadkowe. Twórcy mediów społecznościowych bardzo dobrze wiedzą, jakie skutki szkodliwe dla rozwoju młodego człowieka mogą powodować. Absolutnie nie chciałyby wchodzić na drogę sądową, bo mogłyby przegrać. Dlatego zabezpieczają się tymi regulacjami. Te regulacje zabezpieczają media społecznościowe, ale jeżeli my je łamiemy, to naruszamy nasze dzieci na to, że wchodzą zbyt wcześnie do przestrzeni, w której obowiązują bardzo agresywne reguły, chociażby właśnie porównywania się, wystawiania na treści pełne przemocy, wystawiania także na ciągłe, zbyt duże, intensywne także pochłanianie informacji. Pamiętajmy o tym i starajmy się nasze dzieci i młodzież wybić z tego świata wirtualnego. Celowo użyłam tego słowa wybić poprzez właśnie zaoferowanie bardziej atrakcyjnych sposobów na spędzanie czasu. Zamiast zakazu i pozostawienia dziecka, no to teraz rób sam to, co chcesz, po prostu odcinam ci sieć, po prostu zaoferujmy to, co będzie ciekawsze. Starajmy się po prostu z tym internetem, z tą siecią konkurować. Wejdźmy w rolę marketingowców i bądźmy bardziej sprytni. Zaoferujmy dziecku i młodej osobie coś, co będzie dla niego znacznie ciekawsze.